Unia Europejska już zapowiada serię nowych podatków. Zakaz handlu w niedzielę może zostać zniesiony. Rosyjska sieć marketów wchodzi do Polski. I na koniec w ramach ciekawostki dnia Greta Thunberg. No i jeszcze małe ogłoszenie parafialne, jako że mamy teraz sezon wakacyjny, oczywiście nie dla wszystkich, no to wraz z partnerem dzisiejszego odcinka, firmą Letyshops, przygotowaliśmy dla Was małą niespodziankę. Letyshops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Sklepy takie jak Allegro czy AliExpress płacą Letyshops prowizję za reklamy i każdy zakup poprzez ich stronę, a Letyshops 50 do 70% tej prowizji oddaje swoim użytkownikom w postaci cashbacku, czyli właśnie dla Was w postaci prawdziwego hajsu, a nie jakichś tam bonów turystycznych czy co. A rejestracja? Daj pan spokój. To już nawet prostsze niż dodzwonienie się do Andrzeja Dudy. Tu poczta głosowa plusa 723. No jak widzicie, nie zawsze odbiera, a tutaj wystarczy kilka kliknięć i po problemie. W każdym razie nie tracisz kompletnie nic, a zyskujesz prawdziwą kasę za robione zakupy. No i co więcej, rejestrując się, wspierasz też nasz kanał. Sprawę ułatwia także specjalna wtyczka, która przypomina o aktywacji cashbacku na stronie, gdzie jest to możliwe. Sprawdź koniecznie opis filmu, aby dowiedzieć się więcej. Tam również znajdziesz link do zarejestrowania się, a my może już nie przedłużajmy i lecimy z pierwszym newsem. No i jak będziecie się chcieli zarejestrować, to koniecznie z tego linku. And the wrangling can stop. Everyone can go home some kind of winner. Relief was visible on their faces despite the masks. Charles Michel. Opłata od niepoddanych recyklingowi opakowań plastikowych, graniczny podatek węglowy, podatek od transakcji finansowych czy dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 to uzgodnione na szczycie nowe zasoby własne, które mają pomóc Unii Europejskiej sfinansować Fundusz Odbudowy. Przywódcy państw i rządów zgodzili się na zakończonej we wtorek Radzie Europejskiej, że Unia będzie w nadchodzących latach dążyć do zreformowania systemu istniejących zasobów własnych i wprowadzenia nowych. Dokument końcowy z posiedzeniem mówi o tym, że w pierwszej kolejności wprowadzona zostanie opłata za niepoddawane recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych. Każdy z krajów członkowskich będzie musiał wysłać do Brukseli 80 eurocentów za 1 kg takich odpadów. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia tych państw, gdzie recykling np. butelek po napojach nie jest powszechny, wprowadzony ma być specjalny mechanizm dostawczy. Służyć ma on zapobieganiu nadmiernego regresywnego wpływu nowej opłaty na wkłady krajowe do budżetu Unii Europejskiej. Opłata ma zacząć zasilać unijną kasę od 1 stycznia 2021 roku. Spodziewane przez Komisję Europejską wpływy są szacowane na około 3 miliardy euro rocznie. W pierwszym półroczu 2021 roku Komisja ma przedstawić projekty dotyczące tzw. granicznej opłaty węglowej oraz w sprawie opłaty cyfrowej. To pierwsze rozwiązanie ma polegać na nakładaniu dodatkowego cła na sprowadzane do Unii Europejskiej dobra, których produkcja wymagała dużej emisji CO2. Ma to zapobiegać przenoszeniu produkcji, zwłaszcza wysokoemisyjnego przemysłu, do państw, gdzie nie trzeba płacić za emisję gazów cieplarnianych. Opłata od emisji CO2 na granicach Unii ma dać do 14 miliardów euro rocznie. Planowana opłata cyfrowa miałaby dotyczyć przedsiębiorstw, których obroty przekraczają 750 milionów euro rocznie. Miałaby ona generować ponad miliard euro wpływów do budżetu Unii. Nie wiadomo, na ile plany te uda się zrealizować. 27 próbowała bowiem wprowadzić podobny podatek dla największych firm działających w internecie, ale przez sprzeciw kilku państw członkowskich to jej się nie udało. To już wiecie, skąd biorą się pieniążki i skąd się wziął sukces Morawieckiego. Nie ma nic za darmo, jeśli wasze podejście do 500+, które jest zwyczajnym rozdysponowaniem pieniędzy z podatków, co również kosztuje i wolelibyście, aby 500+ było ulgą podatkową, a nie żywą gotową, no to tu macie zupełnie to samo, tylko zupełnie inne. W zupełnie większej skali. Wiele większej skali. No ale dobra, zostawmy już może temat pieniędzy wynegocjowanych przez polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, bo o tym rozgadaliśmy się już we wczorajszym filmie. O tutaj, tu macie do niego link, a jak wiadomo, dżentelmeni o pieniądzach tak długo nie dyskutują. Sorry ladies. Kurde, strasznie komunistyczne jest to powiedzenie. Ale przejdźmy już może do kwestii samych podatków. Zarówno opłata węglowa, jak i cyfrowa będzie dla Polski, no, niezwykle kłopotliwa, zwłaszcza ta druga może okazać się takim kamyczkiem w lakierkach Mateusza Morawieckiego. A dlaczego? No, dobrze wiemy, że współpraca pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o wysokie technologie IT, stale się rozwija. No, chcą nawet inwestować u nas kolejne miliardy. Wiemy też, że skutkiem tego jest wejście do Polski na większą skalę Microsoftu i Google'a. Podatek cyfrowy, no nie ukrywajmy, w bardzo dużym stopniu uderzy w amerykańskie korporacje, a to... No a to może ostudzić polsko-amerykańskie plany gospodarcze w tym aspekcie. No ale okej, szczyt szczytem, szczytowanie szczytowaniem, każdemu ponoć może się zdarzyć, a na dalsze skutki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Teraz natomiast zajmiemy się sprawami bieżącymi, stricte polskimi. Wiecie, że wkrótce być może wrócą niedziele handlowe? A tak, wiecie, przecież mówiłem o tym na wstępie. Zobaczmy, o co chodzi. Dzisiaj jest wolna niedziela, ja mam taki obwoźny handel, możesz coś kupić, piwko, chlebek, kiełbasa. Co? Grilla. A to musimy mieć od zaplecza. Bo dzisiaj jest wolna niedziela, no musimy, tutaj jest... Zniesienia zakazu handlu w niedzielę wpłyną już do Rady Dialogu Społecznego. O wdrożenie takiego rozwiązania od miesięcy apeluje branża. Rząd oficjalnie takiego scenariusza nie rozważa. Solidarność jest przeciwko. Handel należy do branż, które zostały najmocniej dotknięte pandemią koronawirusa. W bardzo trudnej sytuacji znalazły się m.in. galerie, które przez kilka tygodni były całkowicie zamknięte, a teraz również nie działają na pełnych obrotach. Jednym z kół ratunkowych dla handlowców mogłyby być, przynajmniej czasowe, zniesienie zakazu handlu w niedzielę. W ostatnich miesiącach w tej sprawie do rządu apelowały takie organizacje jak Pracodawcy RP, Polska Rada Centrum Handlowych, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Konfederacja Lewiatan, a także Rada Przedsiębiorczości. Jak wynika z ustaleń dziennika Fakt, nie skończy się jednak tylko na apelach. W tym tygodniu do Rady Dialogu Społecznego, która skupia pracodawców, związkowców oraz stronę rządową, trafił projekt ustawy, który zakłada zniesienie handlu w niedzielę na czas epidemii, a także na okres 180 dni po jej zakończeniu. W projekcie znajduje się jednak zastrzeżenie, że zakaz nadal obowiązywałby w tę niedzielę, w której jednocześnie przypada święto. Zawieszenie zakazu handlu w niedzielę przede wszystkim spowoduje ochronę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle współpracujących z handlem, ale także zwiększy sprzedaż, przyczyniając się do zmniejszenia spadku PKB oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów, ponieważ zakupy rozłożą się na 7 dni w tygodniu. Czytamy w uzasadnieniu. Jak pisze Fakt, projekt ustawy, pod którym podpisały się organizacje pracodawców, zakłada, że pracownicy branży mieliby zagwarantowane co najmniej 2 wolne niedziele w miesiącu. Projekt ten pokrywa się z wcześniejszym apelem Rady Przedsiębiorczości, która tłumaczyła, że zniesienie zakazu pomoże w przywróceniu obrotów i przychodów do poziomu przed pandemią w szybszym tempie i pozwoli również rozłożyć liczbę klientów w czasie. Na ten moment rząd nie odniósł się oficjalnie do projektu ustawy o czasowym zniesieniu handlu w niedzielę. Kilka tygodni temu minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz studziła jednak nastroje w tej sprawie, tłumacząc, że taki scenariusz na razie nie jest rozważany. Dzisiaj nie widzimy konieczności, aby ten zakaz był zniesiony, podkreśliła Jadwiga Emilewicz podczas konferencji z dziennikarzami. Jeszcze bardziej sceptyczni wobec pomysłu są związkowcy z Solidarności. Solidarność pod żadnym pozorem nie zamierza uczestniczyć w pracach nad liberalizacją ustawy i nie poprze jakichkolwiek działań zmierzających do zmiany przepisów na niekorzyść pracowników, oświadczyły władze związku. Z opublikowanego w kwietniu badania Nastawienie do finansów wykonanego przez Quality Watch na zlecenie rejestru dłużników Big Infomonitor wynika, że w ciągu ostatnich 2 lat nastawienie Polaków do tych obostrzeń nieznacznie się zmieniło. Zmniejszyła się liczba osób, które zakaz handlu popierają z 33 do 30%. Z kolei zarówno w 2018 i 2019 roku część badanych wybierających jest mi to obojętne wyniosła 36%. Z 31% do 34% skoczyła za to liczba osób, które są przeciw wolnym niedzielom lub ich denerwują i przeszkadzają w załatwieniu wielu spraw. No, wiecie, Jarosław Kaczyński i spółka lubią czasami tak, rzucić okiem na państwo Wiktora Orbana. Czasami zainspirować się tym, jak on rządzi. Tak było w przypadku niedziel handlowych, dlatego śladami Węgrów postanowiliśmy pomysł wcielić w życie, tylko że u Madziarów ustawa przetrwała 397 dni, nieco dłużej niż bohaterka filmu Blanki Lipińskiej. W zasadzie od chwili wejścia ustawa dzieliła Węgrów podobnie jak Polaków, a z czasem niechęć do niedziel handlowych tylko rosła. Ostatecznie przeprowadzono referendum, w którym rząd odniósł porażkę, a Węgrzy opowiedzieli się za handlem w niedzielę. U nas oczywiście referenda nie działają w ten sposób. Czy i w tym przypadku dojdzie u nas do węgierskiego scenariusza? Ciężko powiedzieć. Polacy, jakby nie patrzeć, trochę się już z tymi niedzielami niehandlowymi oswoili, niektórzy je nawet polubili. Inaczej sprawa ma się z przedsiębiorcami, którym niehandlowe niedziele, zwłaszcza w czasie pandemii, trochę krwi napsuły lub wciąż ją psują. Niestety YouTube wyłączył już opcję ankiet, dlatego nie stworzymy tutaj na tym kanale sondażu a propos ewentualnych zmian, dlatego koniecznie dołączajcie do naszej facebookowej grupy Podstawki Macieja Reaktywacja i tam o tym sobie pogadajmy. A teraz natomiast, zostając już w temacie handlu, przejdźmy może do kolejnego newsa. Wszystko wskazuje na to, że Polacy jednak doczekają się rosyjskiego dyskontu Mere, który cenami ma deklasować konkurencję. Jak donosi Rzeczpospolita, pierwszy sklep ma otworzyć się w Częstochowie. Wisi już szyld, a w budynku pojawiają się regały i palety z towarami. O rosyjskim Mere zrobiło się w Polsce głośno już jakiś czas temu, kiedy sieć zapowiadała wejście na polski rynek. Polskich konsumentów szokował i jednocześnie ciekawił model biznesowy firmy. Mere chce przede wszystkim ciąć koszty tak, by móc oferować klientom tańsze towary i tym samym wyprzedzać konkurencję. Kontrowersje budzi sposób cięcia tych kosztów. Jednym ze sposobów ma być nie przenoszenie produktów na półki, tylko pozostawianie ich na paletach. Dzięki temu sklep ma potrzebować mniej osób do obsługi, a w rezultacie oszczędzać. Rosyjska Biedronka, jak szybko ochrzczono sieć, miała oferować produkty nawet o 30% tańsze niż dyskonty na terenie Polski. Ceny niższe od rynkowych. Mere chce proponować także dzięki współpracy z producentami, między innymi poprzez brak opłat za wejście, sprzedaż ich produktów przez dyskont. Niesprzedany towar ma wracać do dostawcy. Mere nie ukrywało też, że zamierza dostarczać wyłącznie towary niskiej i średniej jakości. W dyskoncie nie ma miejsca na produkty premium. Na początku tego roku, jeszcze przed epidemią koronawirusa w naszym kraju, wszystko wskazywało na to, że nie będzie Mere w Polsce. Strona internetowa sieci w języku polskim nagle zniknęła, a to właśnie tam miały pojawiać się informacje o otwieraniu sklepów na naszym rynku. Teraz jednak okazuje się, jak donosi Rzeczpospolita, że rosyjska Biedronka prawdopodobnie wróciła do pomysłu pojawienia się w Polsce. Pierwszy sklep miał ruszyć w Częstochowie i z informacji serwisu wynika, że na budynku pojawił się już szyld sieci, a w środku pierwsze towary. Na razie jednak sieć nie udziela żadnych informacji, dlatego na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Mieliśmy zmieniać polski rynek spożywczy. Jak widać, wychodzi nam to całkiem nieźle. Za jakiś czas do pakietu niemieckich dyskontów dołączą rosyjskie. Dobra, rząd miał ważniejsze rzeczy na głowie niż repolonizacja dyskontów. Wybory prezydenckie, unijny szczyt, ślub Jacka Kurskiego, niedługo może, pierwsza komunia. Cały czas coś znajdzie się do roboty, ale spokojnie, projekt Warzywniak Plus nie ucieknie. Jestem ciekaw, jak sytuacja wygląda w innych europejskich krajach, tych z Unii Europejskiej. Ile zagranicznego kapitału jest w takich hiszpańskich supermarketach? Albo słowackich. Z tego co wiem, to u nas z liczących się graczy polskich jest w sumie tylko sieć Dino i Lewiatan, a za nimi długo nic. Jeżeli znacie odpowiedź na moje pytanie, to dawajcie koniecznie znać w komentarzach. Oczywiście, a teraz ciekawostka dnia. W roli głównej wasza ulubiona nastolatka Greta Thunberg. An existential crisis, and as long as it's not being treated as a crisis, we can have as many of these climate change negotiations and talks, conferences as... Greta Thunberg została laureatką nagrody Gulbenkian Prize for Humanity i otrzymała 1 000 000 euro. Jak poinformowała, cała kwota zostanie przeznaczona na rzecz organizacji i projektów, które zajmują się kryzysem klimatycznym i ekologicznym. Jak podaje Reuters, szwedzka aktywistka Greta Thunberg otrzymała 1 000 000 euro w ramach nagrody Gulbenkian Prize for Humanity przyznawanej przez Fundację Galusta Gulbenkiana. Całą kwotę nastolatka przekaże organizacjom i projektom, które pomagają ludziom dotkniętym kryzysem klimatycznym i ekologicznym. 17-latka powiedziała w nagraniu opublikowanym na Instagramie, że nagroda to więcej pieniędzy niż może sobie wyobrazić i ma nadzieję, że pomoże jej uczynić więcej dobra na świecie. Aktywistka poinformowała, że za pośrednictwem jej fundacji po 100 000 euro dostaną kampania SOS Amazonia, która zajmuje się m.in. zakupem materiałów medycznych dla mieszkańców lasu deszczowego, oraz fundacja Stop Ecosight, która zabiega o to, aby osoby odpowiedzialne za niszczenie przyrody na wielką skalę były ścigane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. O tym, gdzie trafią pozostałe pieniądze, zdecyduje później. Thunberg została wybrana spośród 136 nominowanych z 46 krajów. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie osób i grup na całym świecie, które działają na rzecz klimatu i środowiska. And then there's no point of feeling terrified. No wiecie, ja też bym wszystko przeznaczył na cele ekologiczne w takim przypadku. Elektryczne auto bym se kupił albo, nie wiem, fotowoltaikę zamontował. Tak tylko mówię, jakby co. Cieszy mnie fakt, że Greta Thunberg znowu została doceniona i kolejny raz jest o niej głośno. Takie osoby są niezwykle inspirujące, niosące pomoc światu i zasługują na wyróżnienia i wielomilionowe granty. Zupełnie... niezależne, niepokorne. Mam nadzieję, że nastolatkowie na całym świecie wezmą z niej przykład i razem postaramy się zmienić planetę na lepsze. Postaramy. W sumie ja już nie jestem nastolatkiem. Nie no, żartowałem. Już nawet telekamery wydają się mieć więcej sensu niż ta konkretna nagroda. A już na pewno statuetki za wasze drętwe suchary. Też to ciężko uwierzyć, że w Holandii są lasy, ale niech będzie. Takie coś, co wygląda jak las. Facet posuwa babę na ścieżce, wiesz? A bo przeszkadzała mu, tak? I chciałem na bok posunąć. No, kurde, to jak mam powiedzieć, że co on jej robi? Szuka. A szuka, podczas... Zapomniałeś naszego klucza? Tak. Szukajcie. No i tam stara się i nagle ona wydaje z siebie coś takiego. Od osła się nauczyła? Nie. I on mówi, co? Dogodziłem ci, tak? Ona mówi, nie, tylko rowerzyści mi po gardle przejechali. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara w wiadomości na naszej nowej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja. Link rzecz jasna masz w opisie. A ja na końcu tylko przypomnę, że jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, a dodatkowo oszczędzać hajs i zarabiać na swoich zakupach, i to żywą, prawdziwą gotówę, to koniecznie zarejestruj się na Letyshops z linku w opisie. Masz go w pierwszej linii opisu, na pewno nie przegapisz, dlatego koniecznie wbijaj na Letyshops, no i rejestruj się z tego linka, no bo kompletnie nic nie tracisz, to nic cię nie kosztuje. Po prostu będą ci płacić hajs za twoje zakupy. A przy okazji wspierasz naprawdę nasz kanał, więc jeśli chcesz nam pomóc, to jest to chyba idealna taka opcja na to, żeby to zrobić. Dam ci chwilę. Rejestracja trwa dosłownie 2 sekundy, jeżeli zrobisz to z konta Google'a czy Facebooka. Jak już zrobiłeś, to jeszcze coś kup. A tymczasem ja już się będę żegnał, no i na końcu w napisach końcowych oczywiście będzie jeszcze muzyka od jednego z Was, którą standardowo macie również w opisie na samym dole. Jeśli Was zainteresuje, możecie zasubskrybować kanał naszego twórcy, no i napisać nam coś miłego w komentarzach. Ja tymczasem będę się już żegnał, do zobaczenia codziennie o 6:30 i 18:00. No i cześć!